Ewentualność przedstawiania emocji w portrecie bywa często wielkim problemem. Portret jako temat malarski bardzo rzadko emanuje emocjami przedstawianymi na obrazie jako treść zasadnicza. Koncentruje się głównie na podobieństwie ogólnym. Jednak znajomość charakterystyki emocji jest dla portrecisty bardzo ważna. Jak wiemy, portret, obok podobieństwa ściśle fizycznego, posiada również swój wymiar psychologiczny. Sama natomiast psychologia portretu dotyczy najczęściej właśnie głębokiej sfery naszych uczuć i emocji, które natura maluje na naszych twarzach. Portret jest trudny głównie z tego właśnie powodu. Wszelka ulotność uczuć, nawet najmniejsze drgnienie kącików ust, jakiś charakterystyczny blask oczu. Każda właściwie myśl, nawet ta najbardziej ulotna, może na ułamek sekundy wywołać wiele charakterystycznych reakcji. Nie zawsze zatem mówimy tutaj o jakichś silnych i skrajnych emocjach, takich jak gniew, śmiech czy płacz. Nie chodzi tylko i wyłącznie o te najsilniejsze. Każde są ważne, nawet te, które są ledwo dostrzegalne. Jako portreciście nie wolno ci o nich nie pamiętać, lekceważyć je lub pomijać. Dawni mistrzowie bacznie obserwowali ludzkie twarze. Ich dzieła są dowodem ich wnikliwości i spostrzegawczości. Nie dysponowali oni współczesnymi atlasami anatomii, a jednak intuicyjnie wyczuwali zależności warunkujące postrzeganie uczuć i ich odzwierciedlenie na ludzkich obliczach. Obserwowali ludzi, ich reakcje, ich twarze. Dla wielu początkujących malarzy przedstawianie emocji jest problemem. Dlaczego? Jak to zmienić? Na czym polegają tego rodzaju problemy? Często na tym samym, na niezrozumieniu istoty tego, czego sam problem bezpośrednio dotyczy. Czyli w tym przypadku budowy ludzkiej twarzy i mięśni, które odpowiadają za mimikę. Pamiętaj, że ludzkie oblicze to najbardziej złożony obiekt plastyczny, jaki kiedykolwiek możesz mieć okazję malować. Na Ziemi jest kilka miliardów ludzi, a jednak przy tak ogromnej liczbie nie ma dwóch takich samych twarzy. Mogą być podobne, owszem, ale dla malarza portrecisty nigdy nie będą one takie same. Nawet dwie pozornie identyczne twarze zawsze różnią się czymś pod wieloma omawianymi przez nas względami. Zawsze coś się różni, ponieważ ludzie są różni w swej osobistej niepowtarzalności. Nie możesz zatem podchodzić do sztuki portretowania w sposób lekceważący, powierzchowny lub zdystansowany. Nie możesz jednocześnie oczekiwać wielkich sukcesów w nauce tak trudnej umiejętności, a jednocześnie trywializować całą wiedzę potrzebną, by móc ją kształtować. Jeśli nie zdobędziesz się na postawę profesjonalisty, to nie oczekuj szybkich postępów. Tak długo, jak długo będziesz zdystansowany do zdobywania wiedzy i mozolnego kształtowania swojego talentu, tak długo nie postąpisz już o krok naprzód. Właściwie bardzo rzadko się zdarza, żeby portret przedstawiał osobę, na której twarzy malują się bardzo silne czy wręcz skrajne emocje. Portret jest przeważnie dziełem o charakterze statycznym. Emocje są raczej domeną malarstwa ukierunkowanego w stronę przedstawiania konkretnych scen, w których najważniejszą rolę spełnia jakaś określona teatralność poszczególnych postaci. Przykładem może być tutaj choćby malarstwo sakralne. Poszczególne sceny opowiadanych przez malarzy dramatów są niejako naznaczone głęboką symboliką przeżyć oraz emocji głównych postaci. Czasem jednak zdarza się to również w sztuce portretowej. Są osoby, których na przykład wesołość jest cechą tak charakterystyczną, że trudno wyobrazić sobie daną twarz inaczej niż tylko z uśmiechem na ustach. Warto zatem powiedzieć również kilka słów o emocjach. Ruch mięśni decyduje o tym, jak wyglądają zmiany na ludzkiej twarzy. Poszczególne emocje uruchamiają określone mięśnie lub ich grupy, co sprawia, że w zależności od rodzaju emocji twarz jest widziana w różny sposób podczas różnych stanów emocjonalnych. Konieczna jest zatem znajomość najważniejszych mięśni twarzy, powodujących taki, a nie inny wyraz twarzy modela. To one decydują, jak wygląda twarz. Oto najważniejsze mięśnie, które w największym stopniu odpowiadają za wygląd twarzy i pojawiające się na niej emocje. Potyliczno-czołowy, skroniowy, okrężny oka, nosowy, dźwigacz wargi górnej, jarzmowy, mniejszy i większy, żwacz,
dźwigacz kąta ust, policzkowy, okrężny ust, śmiechowy, obniżacz kąta ust, obniżacz wargi dolnej, bródkowy. To właśnie od tych grup mięśni i ich skurczów występujących w określonych sytuacjach zależy w największej mierze to, jak wygląda twarz. Wyraz twarzy osoby smutnej określa jakąś stratę i towarzyszące jej poczucie osamotnienia. Smutek może być stopniowalny. W zależności od natężenia emocji, smutek może wyrażać się w postaci lekkiego przygnębienia, aż po lament i rozpacz, które są przejawem już skrajnej odmiany smutku. Wewnętrzne końcówki brwi wyraźnie się unoszą. Jest to spowodowane skurczem środkowej części mięśnia potyliczno-czołowego, inaczej naczasznego. Jest to bardzo ważne, ponieważ właściwie wystarczy nawet z pozoru obojętnej twarzy unieść wewnętrzne końcówki brwi, by natychmiast nadać twarzy smutnego, przygnębionego wyglądu. Dolna warga uwypukla się i zaczyna drżeć. Jest to spowodowane delikatnym skurczem dolnej części mięśnia okrężnego ust oraz mięśnia bródkowego. Zewnętrzne kąciki ust znacznie się obniżają. Wskutek zacisku dolnej części ust kąciki gwałtownie opadają, tworząc łukowaty kształt. Również ta cecha jest bardzo charakterystyczna i typowa dla smutnych twarzy. Obniżenie kącików ust niemal zawsze nadaje twarzy smutnego, ponurego wyglądu. Oczy wypełnione łzami. Jest to cecha charakterystyczna dla smutku w swej skrajnej formie. Oczy napełniają się łzami. Są wówczas szczególnie błyszczące i miejscami zaczerwienione. Twarz wyraża poczucie reakcji pozytywnych i odnosi się do odczuwania przyjemności lub czegoś, co nam się podoba. Sama radość może być, podobnie jak smutek, stopniowalna. W zależności od natężenia emocji, radość może wyrażać się w postaci delikatnego, lekko promieniującego uśmiechu, aż po euforię i salwy śmiechu, które są przejawem już skrajnej radości. Usta rozciągają się na boki. Mięśnie wokół szczęk, głównie mięsień śmiechowy, rozciągają się. Bardzo często usta rozchylają się, ukazując przy tym zęby. Podczas rysowania uśmiechu bardziej subtelnego pamiętaj, że jeśli kąciki będą za nisko, osoba będzie wyglądać na przygnębioną. Jeśli zaś za wysoko, usta będą wykrzywione w nienaturalnym uśmiechu. Rysy twarzy przedstawione na rysunku mają być obrazem naturalnych ruchów mięśni i ich rzeczywistego zachowania. Szczęki się rozchylają. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy skurcze mięśni twarzy są szczególnie gwałtowne. Gdy radość jest efektem jakiegoś nagłego i nieoczekiwanego przeżycia. Usta otwierają się głównie wtedy, gdy radość jest spontaniczna, niespodziewana i żywiołowa. Policzki tworzą poduszki. Skurcz mięśni jarzmowych powoduje uniesienie policzków ku górnej części twarzy. Daje to efekt dość mocnego uwypuklenia policzków ku górze, w stronę przymrużonych oczu. Wesołe oczy. Uniesienie policzków oraz skurcze mięśni okrężnych oczu tworzą charakterystyczną, pofałdowaną skórę wokół oczu. Wyraźnie widać wówczas tak zwane kurze łapki, pojawiające się przy zewnętrznych kącikach. Dodatkowo dolne powieki, wskutek uniesienia się policzków, tworzą łukowatą krawędź. Spojrzenie sprawia wówczas wrażenie tak zwanych śmiejących się oczu. Jest to wyraz obrzydzenia, niechęci i bardzo silnej krytyki wobec kogoś lub czegoś. Twarz wyraża tutaj oburzenie, obcość, dystans i całkowite odrzucenie osoby, przedmiotu, sytuacji lub zdarzenia. Oczy lekko się zwężają. Mięśnie wokół oczu napinają się, przez co oczy sprawiają wrażenie lekko przymrużonych. Usta się zniekształcają. Na skutek skurczów mięśnia okrężnego ust oraz dźwigacza wargi górnej, górna warga unosi się w całości, natomiast dolna unosi się głównie na odcinku środkowym. Skóra na nosie marszczy się. Tendencje do występowania tej cechy są w zasadzie zależne od siły konkretnego uczucia. Jeśli emocje są wyjątkowo silne, napięcia mięśnia okrężnego wokół ust oraz mięśni nosa ku górze powodują, że masywna końcówka nosa zaczyna się unosić.
W efekcie na powierzchni nosa mogą powstawać wówczas mniej lub bardziej delikatne fałdy. Patrzenie z ukosa. Bardzo często patrzenie pod dość ostrym kątem jest typowe dla uczucia niechęci, odrazy lub obrzydzenia. Oblicze wyraża tutaj stan przeciwny niechęci. Jest to twarz oczekująca czegoś pozytywnego, spodziewająca się czegoś dobrego. Twarz wyraża zaufanie, bliskość, gotowość natychmiastowego kontaktu. Mięśnie wokół oczu rozluźniają się. Spojrzenie sprawia wówczas wrażenie zamglonego. Powieki są delikatnie przymknięte. Efekt maślanych oczu. Subtelny uśmiech. Jest to jednak uśmiech bardzo delikatny i ulotny. Mięśnie policzkowe oraz mięsień śmiechowy napinają się tylko nieznacznie i bardzo delikatnie rozciągają jedynie kąciki ust. Ten wyraz twarzy jest w zasadzie smutkiem, związanym jednak ze wstrząsem powodującym ból, czy to fizyczny, czy też duchowy. Układ brwi przypomina ten ze smutku. Cierpienie jest najczęściej nierozerwalnie złączone ze smutkiem. Ból zatem jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem przeżywania szczególnie głębokiego żalu. Zaciśnięte usta. Bardzo często, choć nie zawsze, podczas przeżywania bólu, zwłaszcza tego fizycznego, dochodzi do bardzo mocnego zaciśnięcia szczęk. Również mięsień okrężny jest wówczas silnie zaciśnięty wokół ust. Udręczenie. Przy cierpieniu szczególnie uciążliwym i długotrwałym usta rozchylają się nieznacznie. Jest to oznaka wyjątkowo głęboko przeżywanego cierpienia, nie tylko w wymiarze czysto fizycznym, ale przede wszystkim udręczenia duchowego. Ten wyraz twarzy pojawia się wtedy, gdy nasze przewidywania odnośnie jakiejś sytuacji nie spełniają naszych oczekiwań i dlatego powodują zaskoczenie. Wtedy, gdy jesteśmy świadkami czegoś, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Emocja ta może również być połączona np. z radością, wówczas powodującą zachwyt, a także ze smutkiem, powodującym rozczarowanie. Może być również stopniowalna, od delikatnego zaskoczenia aż po panikę. Opadająca szczęka. Mięśnie podtrzymujące żuchwę, w tym żwacz, rozluźniają się, przez co usta się rozchylają. Efekt opadającej szczęki. Uniesione brwi. Mięsień potyliczno-czołowy gwałtownie się napina, ściągając czoło ku górze. Brwi gwałtownie się unoszą. Rozszerzone oczy. Również mięśnie wokół oczu reagują bardzo mocno. Rozszerzają się. Jest to połączenie zaskoczenia ze strachem, który najczęściej towarzyszy poczuciu zagrożenia. Wyraz twarzy ukazuje przerażenie spowodowane nagłą, niespodziewaną sytuacją, stanowiącą dodatkowo zagrożenie i niebezpieczeństwo. Rozchylone usta. Gwałtowne napięcia mięśni wokół ust i dolnej części twarzy powodują ich charakterystyczne zniekształcenia. Usta nie otwierają się aż tak szeroko jak w przypadku zaskoczenia, ale w połączeniu z opadającymi kącikami ust tworzą charakterystyczny układ mimiki, typowy dla tego rodzaju emocji. Gwałtownie i szeroko rozszerzone oczy. Uczucie przerażenia odsłania sporą część gałki ocznej. Jeśli emocje są wyjątkowo silne, górne powieki ściągają się ku górze, odsłaniając oczy głównie swej górnej części. Wyraz takiej twarzy ukazuje bardzo silne i bardzo negatywne emocje. W przeciwieństwie do nienawiści i odrazy, złość i gniew nie wiąże się jedynie z niechęcią i wstrętem, lecz z mniej lub bardziej bezpośrednim atakiem i agresją. Brwi ściągają się, tworząc układ z zewnętrznymi końcówkami skierowanymi ku dołowi. Brwi wykrzywiają się. Pomiędzy nimi tworzą się tak zwane marsowe zmarszczki. Są to przeważnie dwie, bardzo ostre i wyraźne linie tworzące charakterystyczny układ. Skóra na nosie marszczy się. Podobnie jak w przypadku uczucia nienawiści, cecha jest zależna od siły konkretnego uczucia. Jeśli złość jest wyjątkowo silna, napięcie mięśnia wokół ust powoduje, że końcówka nosa zaczyna się unosić. W efekcie na powierzchni nosa mogą powstawać delikatne fałdy. Wykrzywione usta. W zależności od siły emocji,
Usta podczas okazywania złości lub gniewu mogą być mocno zaciśnięte lub gwałtownie wykrzywione. W obu przypadkach jest to jednak układ dość charakterystyczny. Kąciki niemal zawsze są wówczas ostro skierowane ku dołowi. Rysowanie emocji nie jest rzeczą łatwą, ale z pewnością jest jednym z najciekawszych wyzwań dla każdego artysty, portrecisty i malarza. W następnym filmie omówimy sobie zagadnienia dotyczące pozowania do portretów, a później zajmiemy się rysowaniem autoportretu. Zapraszam.